Cześć kochani, witajcie. Cześć. My was witamy po bardzo ciężkiej kolejnej nocy, ale mamy już, słuchajcie, za sobą poród ostatni w tym roku naszej Luneczki. I urodziły się trzy dziewczynki. Poród, słuchajcie, zaczął się... Przetrzymała nas Luneczka, przeciągnęła i wymęczyła. I samą siebie i nas, bo poród zaczął się o pierwszej w nocy. No więc wiecie, tak do chyba o piątej wróciliśmy do domu na dwie godzinki drzemki jakieś, żeby odpocząć chwilę. No ale mamy piękne trzy dziewczyneczki. Poród, sam w sobie poród był bezproblemowy. Ona bardzo ładnie sobie poradziła, Luna. Natomiast instynktu macierzyńskiego, jako że to jest pierwiastka, no to nie miała jakiegoś super. Gdyby nas nie było przy porodzie, to no to mogłoby się to różnie skończyć, dlatego że ona nawet nie chciała lizać za bardzo, jak się urodziło to pierwsze dziecko. Także trzeba pilnować jednak, słuchajcie, zawsze trzeba pilnować. No ja nawet nie mógłbym przejść obojętnie, jak wiem, że koza ma termin, więc już cały czas była obserwowana przez nas. Ale no zobaczcie, jakie słodziaczki piękne. Już suchutkie, bo my jeszcze byliśmy ile? No bo ona się denerwuje. A kupę zrobiła. No coś, ta jesteś słabiuteńka jakaś. Jezus Maria, no leci cały czas na te... Nie wiem, czy jej selenu nie podamy. To jest najmniejsza chyba. Kuska, tak, to jest najmniejsza. No 5 godzin mają. 5 godzin, no to... Jak na 5 godzin, to chyba tak normalnie. Nie jest źle, chociaż ta, mówię, ta jest taka najsłabsza, jakby ta najmniejsza. Widzę, że smułka znowu idzie. Mama dość niechętnie wstaje, muszę wam powiedzieć. W sensie, jak my ją zachęcaliśmy, to ona wstawała do karmienia po tym porodzie. No ale widzę, że sama z siebie to ona nie chce za bardzo wstawać i nie wiem, czy nie będziemy jej podawać wapna w zastrzyku, w iniekcji. No żeby tam, bo nie wiadomo, czy tam nie doszło też do odwapnienia. Luneczka na piersi wody. Ojejku, a tamta, ta najjaśniejsza kuska, to się śmiejemy, że powinna mieć na imię Opera, bo jest taka rozdarta, odkąd się urodziła. Boże, na wszystko jest krzyk. Na odkażanie pępowiny był krzyk, na dostawienie do cyca był krzyk, na pierwszą kupę był krzyk, na wszystko jest krzyk i to taki donośny. Na każde dotknięcie. Tak, każde dotknięcie to wrzask. Słuchajcie, że nas nie wiem, czy w Opolu nie słyszeli tej opery. Dobra, słuchajcie, my podnosimy na chwilę, pomożemy Luneczce wstać. Zobaczymy, jak ona się czuje, jak się trzyma na nogach. Tu. O tak. Brawo. Zakryj trochę te kupy. Brawo, Luneczka. Chodź, dostawimy może drugiego cycka też. Ojej. No. A ty byś chciała dwa naraz? Tak się nie da. No stajemy na nóżkach, malutka. Idź do tamtego cycka. Kochanie, idź do tamtego cycka. Uparta jesteś. O tak. A ty tutaj. Tu. Dobra. Do Jarka podłączona. Tak. No, tylko ktoś to do Jarka dobrze nie trzyma z szyków. Dawaj tu. To mała cycusia. Dobra. Pięknie, Luneczka, stoisz. Tu. Nie chcesz już, czy co? Zaraz tobie damy, kochanie moje malutkie, też. Zaraz damy malutkiej. Dobra, wszystkie dzieci przystawione były do cycka. Teraz musimy zwrócić uwagę, jak się będzie Luneczka kładła, bo
Niestety musiał już Daniel szybko lecieć do niej raz, bo się położyła na nóżki którejś dziewczynce. Więc musimy zwracać uwagę, jak ona się kładzie, no bo wiecie. No, po prostu to jest ciężka sytuacja dla niej, ponieważ po pierwsze to jest pierwiastka, a po drugie trojaczki ciężko jest ogarnąć nawet doświadczonej mamie, a co dopiero pierwiastce. Także tu trzeba pomagać trochę na początku, pilnować, żeby żadnego nie zgniotła. Patrz, ta malutka jeszcze do cycka. Jeszcze. Sama sobie radzi. A tą największą to trzeba podtrzymywać, bo robi raban. Chodzi pod tą matkę, wszystkich odgania, wszystkich przewraca, ona idzie do cycka i koniec. A już się napiła. Już chyba najadłam, co malutka? A, gdzie pójdziemy tutaj? Mamusia się położy zaraz. No, ciekawe, czy mamusia się położy ładnie? Czy nie zdepcze tych dzieci swoich? Najważniejsze, że ona stoi w ogóle, że rzeczywiście nie jest tak, że nie może stanąć, tak jak u czarnej. Wstawać wstawała niechętnie. No ale jak stoi, to stoi, więc to raczej to nie jest takie odwapnienie. Tylko po prostu brak energii jeszcze. Zmęczenie, wycieńczenie porodem. Słodziaczki malutkie. O, siusiu. Tak, siusiu robi, siostrzyczka. Cudeńka. Oj, 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 o, już się nakłada. A co było w tych strzykach, kochanie, że tak się zataczasz, maluszku? Ej, kubka, smułka poszła, daj papier. Tutaj jest kozie. No poszła kupeczka. Trzeba mamie pomóc. Zadbać. No i ona od razu jest krzyk, jakby się jej działa naprawdę krzywda. Ojejku, jejku, jak ty nie lubisz. O, patrz, patrz. No. Tak, mamunia, pomogliśmy ci, żeby córeczka miała czystą pupkę. Dobra, my czekamy, słuchajcie, aż ona się położy i za chwilę musimy, bo mamy butle już przygotowane i za chwilę będziemy karmić starszaki nasze. Bardzo ładnie się mamusia położyła. Ślicznie. Dobra, idziemy karmić te dzieciaki. Najpierw te? Czy? Nie, tamte. Dbasz. Moja maniunka. Tutaj musimy, słuchajcie, dokarmiać, ale tylko, o, no mam mleka, jak nie wiem, Barbara, ale maniunkę troszeczkę dokarmiamy. Tak, maniunkę. Dawaj trochę. Bo jest najmniejsza i nie może się przy tych chłopach dopchać do tego cycka. Dlatego dokarmiamy nasze maleństwo. Musimy wam nagrać kiedyś, bo nasza maniulka to jest nasz pupilek. Tak jak Basia chodziła za nami cały czas na pastwisku, tak ta maniulka, charakter chyba po mamie, i ona cały czas wychodzi z boksu, umieści się, słuchajcie, między sztachetkami. Jest taka jedna większa przerwa w tym, w bramce, w furtce, i ona cały czas się mieści w tej szparze tam i wychodzi cały czas do nas. Nie siedzi w ogóle z mamą w boksie, tylko wychodzi do nas i ona tak jak wieczorem na przykład szykujemy jedzenie, to ona jest cały czas koło nas. Ona w ogóle w boksie spędza mniej czasu niż z nami, na korytarzu albo na dworze. Ta nasza maniula. Och, Barburek wstał też. O Jezu, jakie przeciąganie. A maniutę nie gryzie. Sznurek. A co to tam się napinamy? Co się napinamy?
Och Boże, Maniulka. Jeszcze? Chodź jeszcze. Maniulka się tak nauczyła, że trzeba jej... Ach, chyba już nie chcesz, pokaż. Kochanie. Że trzeba troszeczkę smoczek samemu ułożyć. Dawaj, dawaj, Maniulka. Jeszcze dobrze. No już nie chcemy. Odpuszczamy smonia. Moje piękne szczęście. Dobra, chłopaki sobie poradzą, bo Basia ma bardzo dużo mleka. Tutaj dzisiaj wyjątkowo dużo. Dobra. Idziemy do starszaków. Naszych dziewczyn niedobrych. Niedobry, dzień dobry, niedobre. Kto chce mleka? Chodź, Jutka. Dawaj. Och, Boże. No, lepiej to? Na stojąco musisz. To będą skakać wiatryki małe. One nie są głodne. A zrobiliśmy 1,5 litra mleka. Nie 1,5 litra. Aha, litr 250. Pół litra tam jest, a tu jest 250. No. To 750, a nie. A bo tą butelkę zamówiliśmy, dużo mi się pomieszało już, bo to duża butla. No, zamówiliśmy już, słuchajcie, z rozmachem litrową butlę do karmienia. Bo jest tak, że czasami musimy dochodzić, dorabiać, a czasami musimy chodzić z dwiema butelkami i mówię, dobra, trzeba zamówić jedną dużą butlę porządną. Zaraz dostaniesz też florytka, zaraz. To masz florytka, to chodź. Chodź, dziecko, chodź. Chodź, florytka, chodź. Chuteczka, chuteczka. Poczekaj, siostra się będzie, poczekaj. Och, Bozie, Bozie, tancerka. Z nimi to już nie jest tak hopsiup, słuchajcie. Z nimi to już się trzeba nagimnastykować z tym karmieniem, bo to niby głodna, ale zabawa na pierwszym miejscu. Zabawa na pierwszym miejscu. No i koniec kończy. O! Proszę bardzo, masz Jutka. No, Floryda! Jak możesz tak robić, siostrzyczce? Co, fajnie głodne. No dawaj, jak tylko Jutka głodne. Towarzystwo. Chodźcie, będzie nie ma 30 rąk. Będzie nie ma 30 rąk. Jak ta mama, słuchajcie, ma sobie radzić sama z takimi wariatunciami, no i... No jak ma sobie radzić mama? Zaraz damy, Alizonka. A nie chciała się śpiewała. Zaraz damy, zaraz. A... Juta. Dobra. No i co? I co? I co? I co? I bierzesz i puszczasz i co? Dobra, jedną mamy opróżnioną butlę. Chodź, Arizonka, chodź, kochana. Chodź, szczęście. Nie można kłócić.
Nie można kusnąć przy tych worgatach małych, nie można. Dawaj. Rizotka, dawaj jeszcze. To ty też nie wiesz. No proszę. Jeszcze. No nie, to nie ma sensu mówić. Trzeba po prostu do lodowy i... Building castles out of sand, reaching for the grand. Jedzonko wszyscy dostali. Luneczka widziałem, że nie wstała do jedzenia, ale... Je, aha, wstrzymasz jej i je. To fajnie. A ta patrzcie to... Się pcha? A gdzie to malutkie się pcha? Gdzie to malutkie się pcha? Jesteś za malutka jeszcze przecież na takie rzeczy. No popatrz. O, będzie wariatuncio następny. A ona mi wygląda na Kalifornię. Najbardziej. Co? Pasuje jej najbardziej, co? Aha, no bo właśnie nie powiedziałem o tym, bo to takie najmniej istotne, ale już imionka wybraliśmy. Oczywiście Stany. Dalej. Temat Stany. I będzie tak: Kalifornia, Nevada i Dakota. Także bardzo ładne trzy stany. Musiałem, słuchajcie, znowu interweniować, bo znowu się przewróciłam i prawie skręciłam kark. One tak upadają, słuchajcie, takie maluszki w tej pierwszym dniu. Często, że no wygląda to tragicznie, jakby miały sobie skręcić kark. A ja wam jeszcze coś pokażę, a raczej kogo. Aha, już wam nie pokażę, bo już weszła, a przed chwilą biegała, maniutka. Po korytarzu, bo już wyszła, ale pewnie widzieliście, jak dawaliśmy jedzenie, to może zauważyliście, jak wychodziła już z boksu. Tam ona coś przebiera chyba, tylko widzę, czy ja. Nie. To dobrze, że mamusia je. Dobrze. Ale jakieś śliczne... A co tam się dzieje? Zobaczyć, bo ktoś piszczy. Już teraz nawet nie wiem gdzie. Gdzie to ktoś piszczy? No, no to maniutka. Zawiesiła się we wiaderku maniuta. Nasza mała mi się zawiesiła, bo wskoczyła przednimi nóżkami do wiadra. I się tam zawiesiła. No. Także, kochani, tym akcentem zakończyły się wykoty na ten rok. Co? Jęczmień wyjadła. Wyjadła jęczmień? No, tak jak owiec chciała, teraz jęczmień po porodzie chce. No to damy więcej jęczmienia najwyżej. W każdym razie nie przerywaj mi, jak mówię, proszę. Bo ja dzisiaj jestem niewyspany i nerwowy. Że zakończyły się nam już wykoty i wynik mamy taki, że mamy 16 koźląt ogólnie. W tym 10 kózek, 6 koziołków i w tym, słuchajcie, na 6 kóz 4 razy trojaczki, więc to w ogóle jest jakaś abstrakcja, ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale koziołek ewidentnie był, miał mocne bardzo geny, że tak dużo się tych trojaczków narodziło. No ale super, że zakończyło się wykoty trzema dziewczynkami, to jest w ogóle marzenie. Zaczęły się dwoma chłopcami, no bo Towcia urodziła Denwerka i Dolarka jako pierwsza, a zakończyły się trzema dziewczynkami pięknymi, więc tylko się cieszyć. Dobra, ja idę i dać jeszcze trochę jęczmienia, w takim razie jak ona chce jęczmień. No ty nie przejdziesz. Dzień dobry, słoneczko. Dzień dobry, słoneczko.
Dzień dobry, jestem Maniuta. Cześć. Tutaj Maniuś, ale Maniuś nie przejdzie. A tu Maniuś, ale Maniuś za duży już, żeby przejść. I już się nie pcha nawet, bo się kiedyś przyblokował troszkę. Albo się pcha. Maniutek, nie rób tak, nie robimy takich rzeczy. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain. I can feel that it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel that it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. Kochani, nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że to już jest koniec. Że to już jest ostatnia koza i że już nie będziemy musieli przechodzić przez te porody i przynajmniej stresować się tym już, że wiecie, czy będzie wszystko dobrze, czy nie będzie żadnych komplikacji, czy znowu ktoś nie będzie odwrócony. A tutaj nie dodałem chyba, że tutaj były wszystkie dobrze ułożone, ale chyba mówiłem, że generalnie poród był bez większych problemów, ale o tym tak konkretnie nie wspomniałem, że były dobrze ułożone wszystkie maluchy. I ona by bez problemu sobie dawała sama radę, sama jej tak naprawdę urodziła, bez naszej jakiejś wielkiej ingerencji. Natomiast już potem, po porodzie, musieliśmy my zrobić wszystko, bo Luneczka nasza nie bardzo wiedziała, co dalej. Urodziła, parcie super, wszystko ekstra, ale już po urodzeniu jakby no to już była nasza kwestia, bo nie, Luneczka nie wiedziała, że trzeba wylizywać i tak dalej, więc no wiadomo, my i tak to zawsze robimy, ale ona nie miała takiego instynktu jak 99% kusma, że od razu natychmiast po urodzeniu wylizuje swoje dziecko, to koźle. No to ona tego nie miała, w ogóle nie wiedziała, że trzeba lizać. Dopiero po dłuższej chwili się zorientowała, że aha, no to dobra, to jest moje dziecko i teraz trzeba je trochę zacząć lizać po tym urodzeniu. Także tu musieliśmy my być i to zrobić, ale to nic. Luneczka jest bardzo zmęczona po tej całej nocy. Chyba jesteśmy zmęczeni tak samo, bo my też cały czas przy niej czuwaliśmy. Tak jak mówię, my zdążyliśmy pójść sobie do domu. Nie wiem, która to była, 23. Poszliśmy chyba do domu, bo widzieliśmy, że zaczyna się generalnie akcja. Ale tak różnie to ukus jest. Niektóre po prostu zależy, jaki mają próg bólu. Niektóre... Po niektórych widać, że będzie poród już na chwilę przed samym porodem, tak? Czy, że ona jakby wcześniej nie pokazuje takich oznak, że będzie rodziła. Natomiast po Luneczce było już widać dużo szybciej. Ja już w dzień wiedziałem wczoraj, że ona będzie rodzić, bo już zjadła na przykład wieczorem, to już zjadła tylko połowę porcji wysłotek. W dzień już cały czas leżała, ona już nie wstawała do sianka za bardzo, więc mówię, dobra, na pewno już będzie rodziła. No i tak też było, tylko że widzicie, no przeciągnęła nas, mówię, siedzieliśmy u niej do 23, ale potem ona zaczęła tak się pokładać, w sensie zasypiać jeszcze, zbierać siły. Ja mówię, dobra, to jeszcze nie jest chyba ten etap. I mówię, idziemy, chociaż wiecie, już doświadczeni tym, co było u Czarnej, że w zasadzie całą dobę przy niej siedzieliśmy, to mówię, te 2 godziny to będą, znaczy mówię, każda godzina będzie na wagę złota tego snu, więc mówię do Daniela, choć idziemy, czy to by była godzina, czy 2 godziny, to się zdrzemniemy. No i rzeczywiście poszliśmy i jeszcze mówię do Daniela, że ja obstawiam poród, że będzie gdzieś tak około 1:00. No i tak jak w przypadku Blaneczki, ustawiłem budzik tam co 20 minut. No i rzeczywiście jak o 1:00 ten budzik zadzwonił, to patrzę na kamerkę i rzeczywiście już wtedy zaczynały się bóle parte, tak? Zaczynała pomału przeć.
Więc od razu szybko wyskoczyliśmy, przybiegliśmy tutaj. No i w zasadzie od tego momentu, jak zaczęły się te bóle parte, to po 15 minut już była pierwsza kózka na świecie. Druga była w ogóle praktycznie zaraz od razu po tej pierwszej. A trzecia to w ogóle było zaskoczenie, dlatego że myśmy myśleli, że to już będzie łożysko. Ale coś trochę za mocne było to parcie jak na łożysko. No i minęło, słuchajcie, chyba pół godziny, albo nawet trochę ponad pół godziny. I dopiero urodziła się trzecia kózka, tak więc to było takie trochę zaskoczenie, bo myśleliśmy, że już to koniec, że dwie kózki, że i że fajnie, bo nie będzie aż tak mocno obciążona ta luneczka. No i słuchajcie, okazało się, że to nie łożysko, tylko trzecia kózka. Także tak to wyglądało w skrócie, ten poród luneczki. Kochani, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że nie może być zbyt kolorowo i wczoraj był u nas weterynarz u tofeczki, znaczy nie u nas, tylko u tofeczki. Bo niestety zaczynało się u tofeczki naszej zapalenie wymienia. W zasadzie to zapalenie było na takiej fazie, że złapało tylko strzyk. Strasznie w ogóle dziwne. Nie, musisz i takie jedzenie dać do tego, więc nie wchodź na razie, ja tylko po prostu pokażę. Strasznie dziwna, słuchajcie, sytuacja, dlatego że te maluchy, znaczy maluchy, dlatego że te wielkie chłopy generalnie cały czas wypijały całego cyca, całe wymię, całe mleczko wypijały. No więc trochę moja czujność się uśpiła, że tak powiem. I nie kontrolowałem tak co chwila tych cycków, no nie, tych strzyków, jak one wyglądają, no bo wiecie, jeden, drugi, trzeci dzień, czwarty dzień i piąty dzień było, ja widziałem, że były flaczki, że one wszystko wypijały z obu strzyków, no więc mówię, no to tym bardziej, im dalej w las, im one będą starsze, tym normalne jest to, że będą potrzebować więcej mleka i będą je wypijać. Mało tego, ja je nawet trochę dokarmiałem już mlekiem, chociaż to było już takie trochę na siłę, bo one tak naprawdę nie do końca potrzebowały. Ale ja im dawałem trochę mleka, na przykład jak tam zostało pół butelki od dziewczynek, tych od czarnej, to im dawałem to mleko i one je wypijały też, tak jak już im tam wsadziłem ten smoczek, tą butlę, tak trochę na siłę. No i słuchajcie, któregoś dnia, ze 3 dni temu, nagle ja patrzę, a nie ma flaczków tak jak zawsze, tylko, znaczy w zasadzie był jeden flaczek, a z drugiej strony drugi strzyk był, słuchajcie, powiększony kilkukrotnie. No i niestety okazało się, że jest twardy, że bardzo ciężko jest tam zdoić. No i zaczęło się zapalenie, ale wczoraj był weterynarz i ona dostała wczoraj od weterynarza lek przeciwzapalny, tylko ponieważ wczoraj rano już było dobrze, dzięki temu, że wieczorem, dzień przed weterynarzem, nasmarowałem jej bardzo porządnie maścią, taką, którą ja używam do wymion. To jest maść z nagietkiem, z wyciągiem z nagietka. I tam jej konkretnie wymasowałem tyle, ile się dało tego mleka z tego strzyka zdoić, to zdoiłem. I wieczorem wyglądało to jeszcze dalej źle po tym wymasowaniu i na smarowaniu. Natomiast rano, jak przyjechał weterynarz, to w zasadzie ten strzyk był już mięciutki. I tam weterynarz powiedział, że nie ma sensu jej w ogóle już podawać teraz antybiotyku. Tylko po prostu tak zapobiegawczo przeciwzapalny. Ale antybiotyk nam zostawił, że gdyby tam w razie się coś pogorszyło, zadziało się gorszego, no to wtedy mamy jej podać. Taki antybiotyk ogólny, nie do strzyka. No ale jak widzicie, dzisiaj sytuacja jest... No, tofeczka nie chce pokazać cycków. Dzisiaj sytuacja jest super, bo są dwa flaczki. Więc świetnie to wszystko poszło. Ale ja jej jeszcze mimo wszystko posmaruję tą maścią. Ten strzyk, który tak był chory. Ale muszę do tego uszykować jej trochę otrębów, no bo nie chcę dostać w oko rogiem. A, uszykowałeś już? No tak. Myślałem, że muszę iść. No to czymy. No to dobrze. Biorę maść. Wziaczko. Nawet obroży jej nie musisz zakładać, tylko tak pilnuj, żeby mi nie chapsła, jak się odwróci. No, daj, kochanie. Daj. Ja wiem, że to nieprzyjemne, jakieś tłuszcze. Daj. Misiu, daj. Ej. Spokojnie. No chyba bez obroży się nie da. Dobra. Dobra.
dobra, ładnie jest drożdże. Spokojnie. Dobra, dobra, to feczka. Musimy wymasować fajnie tą maść. Ale już jest super mięciuteńki ten strzyk. To jest dobrze. Dobra. Elegancko poszło, bez obroży nawet. Ale wiecie, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Jak ja bym dostał tym z wywiniętym jej rogiem półmetrowym, to bym się wkleił w tą ścianę. Albo nawet bym się nie zdążył wkleić. Pogoda dzisiaj u was, u was jaka jest pogoda? Dajcie znać. Bo u nas jest bardzo słonecznie i mega ciepło. Dzisiaj ma być u nas 27 stopni nawet chyba, tak? No 26 czy 27 stopni, a już teraz jest godzina po 9 chwila i no tak wali to słoneczko, jest tak ciepło jak już piękne lato. I tym słonecznym i pięknym akcentem, kochani, kończymy na dziś. To tyle będzie na dziś od nas dla was. Jezu, ja już nawet nie wiem zdania skręcić, jakiegoś złożyć. Także żegnamy się z wami, widzimy się niedługo w następnym vlogu. Nie wiem kiedy, ale no już teraz myślę, że jak już jesteśmy po wszystkich porodach, to już jakoś bardziej regularnie będziemy się starać wrzucać te vlogi. Także no tyle. Dziękujemy, że jesteście, żegnamy się z wami. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia. Pa. We could have the world to ourselves.